Cześć, witajcie kolejnego dnia, kolejny dzień murowania. Zobaczcie, jaka pogoda piękna. Mamy prawdziwą zimę. A tutaj na budowie trzeba dalej murować. Normalnie aż żal było tego nie nagrać. I bym się wyrżnął. Zobaczcie, jak pięknie. Nie wiem, czy to kamera złapie, czy to uchwyci, ale prąd tak sypie. A mówią, że ocieplenie klimatu, proszę bardzo. A to nic, że za dwa dni będzie 10 stopni, ale jest śnieg. Prezentacja zimowa, troszeczkę obejścia i zaraz wracamy do ścian. Nie ma za dużo czasu, ale chociaż wam pokażę, co tam udało się zrobić. No dobra, do następnego. Dobra, mamy wszystko przygotowane. Omiotłem z grubsza. Tutaj będziemy lecieć, silki i tutaj też, tak jak mówiłem. Tu na razie nie chciałem, z tej strony, tej ściany działowej, ale zaprawy muszę rozrobić cementowo-wapiennej, więc od razu jak zostanie mi, zrobię całe wiadro i domurujemy tutaj od razu pierwszą warstwę. Wyznaczamy tutaj tą ścianę wzdłuż tych słupów, bo tutaj mamy dwa słupy, także sznurek puszczam i tak, żeby wzdłuż słupów lico, żeby było. No i tutaj tak samo, lico z tej strony słupa. I też sobie laserem tam szczelę, poziomicą odrysuję, żeby było widać ładnie kreseczkę na bloczkach i można murować. Oczywiście tutaj już łapę dajemy, niestety. Kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, bo tak jak tam u góry ładnie bloczki się kładą bez niczego, bo zawsze było trochę szybciej. A tutaj musimy jednak tą izolację przeciwwilgociową poziomą zrobić. Także tam mam kawałek, muszę sobie dociąć z tego dłuższego i kleimy. Kleimy na gorąco i lecimy. Zaprawa i bloczki. Dobra, przykleiliśmy papę, tak jak było widać. W miarę to poszło, tutaj troszeczkę ściągnęło za dużo, ale chyba się zmieści te bloczki. Tutaj trzeba było połączyć, oczywiście tam zakład delikatny, około 5 cm. Ładnie sklejone, zaciśnięte, żeby się trzymały te ściany w miarę. No i co? Średnio tu mi się coś podoba. Nie wiem, czy będziecie widzieli ten laser. Tutaj rzuciłem. Tu na słupie ładnie jest. Tu idzie ładnie lico w narożniku. A tu spierdziela. I teraz będę musiał zobaczyć. Nie wiem, czy tutaj widzicie go? Trochę widać. Trochę tu widać. Tutaj ucieka z 2,5 do 3 cm. Co do tego tutaj podciągu. Dobrze by było, żeby to było w linii. Nie wiem, czy teraz uciekł nam podciąg. Muszę zmierzyć, czy się rozjechał, czy krzywo po prostu laser jest. Chociaż no delikatnie może być krzywo, bo jak jest tutaj. Ustawiam go niby tutaj w linii, nie? Tylko delikatnie wystarczy, że ja na tych słupach tutaj dam głębiej, tam płycej i już będzie uciekało. Tylko nie wiem, bo tutaj ten laser widać go tu. Tu go widać. Widzicie? Na czerwono widać trochę. Także chyba, żebym wypuścił troszeczkę dalej i tu ewentualnie tynku trochę więcej rzucam. Żeby to było równo, nie? No dobra, jeszcze sznurki ewentualnie skontroluję, żeby zobaczyć i ustawimy tak, żeby było równe, żeby było dobrze. A tutaj co? Tutaj to laser chyba tylko przykładam i powinien mi ładnie na tej ścianie wyjść. Rysuję linię i możemy murować. Nie będzie tak fajnie szybko szło jak z uporeksem, no bo będzie trzeba docinać boszem silkę. No ale coś za coś, nie wiadomo, że trzeba trochę sobie bardziej pomęczyć, żeby efekt był lepszy trochę. Mam nadzieję, że lepszy. No i co? Murujemy sobie. Pierwsza warstwa najgorzej do poziomu, żeby złapać. Mamy złapaną. Ja tam wymurowałem. Ja co tutaj muruję. I co? Cienka spoina. To szybko idzie, elegancko. Sznurek tutaj gwoździem wbijamy sobie tam na kostkę do muru. Jest montowane. No tu trzeba specjalną technologią. I tutaj będzie tak samo też druga kostka. I tutaj też gwoździa będę bił. Wyznaczone jest ładnie tutaj równo z tym, pomierzone metrówką laserową do ścian zewnętrznych, żeby się wszystko zgadzało. Otwór na drzwi, 80 drzwi, czyli otwór 88, tak jak mówiłem, plus 8 cm do wymiaru.
No i lecimy. Co, miała być już pierwsza warstwa położona, minęło, teściula tam muruje, ładnie mu się góry, do góry pną, a tutaj guzik. Ale tak to jest, życie. Trzeba było wszystko po kolei. Tutaj musieliśmy rozmierzyć najpierw kuchnię, żeby zobaczyć ile bloczków potrzebnych będzie, bo chcę najpierw wykorzystać tą dwunastkę i tonga, a później ten, żeby silka dokupić tutaj na tą ścianę przy tych klatce schodowej, żeby tutaj dać silkę. Także musieliśmy na to policzyć tam mniej więcej, tutaj wyznaczyłem, przykleiłem chociaż papę. No i będziemy kończyć, bo tu już o 19, także dzisiaj dajemy sobie spokój rano do pracy na pierwszą zmianę, także nie ma co tam się zajeżdżać. Jutro kolejna część. I witam Was kolejnego dnia. Dalsze prace przy ściankach działowych. Tak się prezentują. Ja będę wreszcie zaczynał tą pierwszą warstwę. Wyliczone mniej więcej, papa przyklejona, tak jak można było zobaczyć. Teraz biorę laser, ustawiam poziom, najwyższy punkt trzeba zmierzyć i żeby można było fugę dać, zaprawę. I będziemy brali pierwszą warstwę. Lecimy najpierw od tej strony, zaczniemy tutaj szereg, puścimy, tu mamy już piąt złapany. Od góry tutaj jest puszczona linia wzdłuż, tam przybijam sznurek, tutaj jest kostka, zakładam kostkę i lecimy. Aktualizacja. Strasznie powoli to idzie, wam powiem, jak zwykle. Tutaj mamy pod nadproże wycięte, tutaj wyciąłem trochę w słupie. Jakoś tam to osadzimy. Planuję jeszcze pręty takie dać, żeby wystawię tutaj, tu nawiercić chcę w nadprożu. Kawałek pręta wbić i tam tak samo, żeby połączone było prętem. Tutaj brakuje nam jeszcze chyba czterech warstw. Tak, czterech warstw tutaj brakuje. A tutaj tylko dwóch. Tu widzicie, szybko. I nie wyciąłem na nadproża, tutaj powinno być nadproża. To już wytnę na górze, jedno i drugie. Tutaj też ten węgarek zaczęliśmy murować. Na te drzwi kolejne, bo to będą drzwi do kotłowni. Tutaj łazienka. Taka nie za duża, ale w sumie nie taka mała. Też. No i co? Lecimy, tak jak widać. Pomału to idzie. Tu co chwilę się człowiek nie skupi, to gdzieś zły wymiar dotnie te kawałki. I później trzeba ciąć jeszcze raz i to schodzi wszystko.
Tylko pewnie nie będzie taka mała. Jest sporo miejsca. Tutaj będzie ten, taką rękę chciałbym na umywalkę, żeby taka robocza umywalka była, żeby można było sobie ręce umyć, jak się z dworu przychodzi. Tutaj taka wnęka też będzie fajna do zagospodarowania, nie wiem, czy może jakąś lodówkę drugą, czy coś, zobaczymy. No co, tutaj jeszcze dwie warstwy, tutaj te dwa bloczki i tu cztery. No i kończymy to murowanie, bo tak naprawdę tutaj te ściany działowe, no tam jeszcze w tym, w kuchni, a to z szóstki będziemy murować te. No, lecimy, lecimy, bo czas ucieka. No i dobra, z racji tego, że tutaj mamy ten słup, tutaj tak jak widać albo i nie widać, jest wycięte słupie troszkę, żeby doszło do otwarcia. I tutaj chcę zrobić tak, że mam pręta takiego, ósemkę, tutaj wiercę i potem przewiercę tak samo tam, żeby połączyć po prostu jedno z drugim. To jest szóstka, a tam jest ósemka. Dobra, wywierciłem. Zobaczymy, co teraz próbowałem położyć. O, coś. Czyli coś takiego. Tam chyba za dużo będzie trzeba jeszcze obciąć chyba troszeczkę. Chociaż zobaczymy, to może pójdzie. No dobra, próbujemy wrzucić. Siemanko, kolejnego dnia. Mamy skończony ten pokój mały na dole, tymczasowa sypialnia. Do końca tam kawałki jeszcze się podoklejali. Tak on się prezentuje. Nie za duży, ale jakaś sofa, biurko z komputerem, taki gabinecik, gościnny pokój ewentualnie. Tutaj resztki wykorzystane. Tak jak też już o tym mówiłem, kto tam uważnie oglądał, ten wie, na czym można zaoszczędzić. Na ścianach. Trochę to strasznie wygląda z bliska, ale później się otynkuje. Tutaj też takie kawałeczki podoklejane. Będzie zaklejone resztę za prawą i nie będzie nic widać. Tutaj mamy łazienkę też skończoną, żona stoi. Też nie za duża, ale myślę, że wystarczająca. Tutaj jeszcze teściula walczy z tymi kawałkami, docinkami, tak jak tutaj widać. Jeszcze brakuje tam 2-3 cm, to już pozaklejane, żeby już było do końca skończone i bierzemy się za kuchnię. Mamy tu rozplanowane już wstępnie, jakieś tam były pomiary robione, bo tu już trzeba było zaprojektować tak jak ma być. I będziemy się brali za murowanie kuchni, ścian kuchni, bo tu będzie spiżarnia, także taka malutka. No i miejsce tutaj będzie na piekarnik akurat z tej strony, także bierzemy się za robotę. Pogoda straszna, wieje, leje. Dobrze, że w środku sucho i nie wieje. Można robić. No i cześć, witam Was kolejnego dnia moich zmagań.
ze ścianami działowymi. Co dziś robimy? Dalej murujemy. Fajne ścianki, cieniutkie, trochę. Trochę cieniutkie, ale mało miejsca. Mały domek. Taki chcieliśmy, to takie mamy teraz takie ścianki. Tu jest mniej więcej projekt, jak to będzie wyglądało. Tu troszeczkę jest przesunięte. Tu jest piekarnik, on będzie przesunięty trochę w tą stronę. Tu będzie. A tutaj ta spiżarnia, spiżarenka malutka. Będzie linia szafek razem z tym piekarnikiem, a tu będzie ukryta ta spiżarnia. W sumie to taki jeden regał do samej góry będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Cieniutkie ścianki. Kierownik pozwolił. Tylko mówił, żeby zbroić. Także zbroimy. Wczoraj troszeczkę podjechaliśmy, zaczęliśmy też, szafa była inaczej, pierwsze plany, potem znowu inaczej i wyszło tak, jak wyszło. Tutaj ma być jeszcze szafa taka rozsuwana, mała, także... Jak to mówią, tak to wygląda. Zbroimy do ścian głównych i tu będziemy też pręta dawać, zaraz wam pokażę przez całą długość muru, żeby wzmocnić, usztywnić tą szósteczkę. Myślę, że nic się nie będzie działo. Wiadomo, że lepsza byłaby dwunastka oczywiście, ale jest jak jest. Dwunastka to jednak zajmuje więcej miejsca. A tak jak mamy tak mało przestrzeni, no to każdy centymetr się liczy, więc rezygnujemy z dwunastki, żeby było więcej miejsca po prostu. Myślę, że to wytrzyma, bo tak naprawdę dużo, nie będzie jakichś powierzchni dużych, ściany nie są jakoś duże. No i będą półki, z jednej i z drugiej strony będzie szafa, tutaj będzie regał, ta spiżarenka, a z drugiej strony będzie, za duży pręt chyba, będzie trzeba go albo dobić, albo obciąć, a z drugiej strony będzie szafa, także też będą półki, no te półki też to wzmocnią, usztywnią, także myślę, że nie będzie problemu z tym, żeby to wytrzymało. Tu zaraz będziemy bruzdę robić. Na ten pręt, tutaj mamy pręt. Gdzieś tutaj miałem młotek. Gdzieś go, tu jest, może być. Mamy tam wbite i teraz tutaj lecimy z bruzdowaniem. Nie wiem, czy widzę. Raz, dwa, trzy, nie widzę. No i dobra. Obcinamy końcówkę, dobijamy tam, gdzie wystaje, wymiatamy resztki i dajemy klej. I miejmy nadzieję, że nie będzie wyłazić. Znaczy co, będzie wyłazić? No będziemy wrzucać kolejną warstwę, także następna warstwa dociśnie, myślę. No.
Tak to będzie wyglądało. Na chwilkę. Dobra, tutaj mamy wmurowane trzy warstwy kolejne po tym pręcie i teraz dajemy znowu pręta z racji tego, że jest świeże, bo teraz muruję, więc biorę szlifierkę kątową i szlifierką będę wycinał bruzdy na ten pręt, żeby nie zruszyć tych bloczków. Są świeżo położone, jakbym tarł tak jak wcześniej, to mógłbym je zruszyć. Tak, to szlifierka kątowa, dużo obroty, także nie będzie robiła zagrożenia, że można zruszyć te bloczki. Także wycinam kolejny pręt i lecimy dalej. No i mamy koniec murowania ścianek tych działowych. Tak się to prezentuje. Tutaj z szóstki ta spiżarenka malutka. Taki regał będzie, tutaj coś będziemy jeszcze kombinować. Tu jest przesunięte względem tej ścianki. Z racji tego, że tutaj będzie ten piekarnik z mikrofalówką. Tak żeby tutaj była ta kreska jest. To będzie linia mebli boczna, także nie będzie taka mała kuchnia. Przejście tutaj też nie jest takie małe, ponad metr grubo, także spoko. Tutaj wnęka na tą szafę rozsuwaną. Najlepsza z opcji chyba, jakie to można było wykombinować. Tutaj jest 42 czy coś takiego, tak żeby tutaj można było tą listwę i prowadnicę, żeby normalnie buty można było poukładać. A tutaj głębsze będzie na jakiś tam wieszak ewentualnie, czy coś takiego, żeby jakąś kurtkę powiesić. No, tutaj już widzieliście wcześniej, końcem pokój skończony. Tutaj łazienka też już tej pokończyłem u góry tam wszystkie szczeliny, żeby to do samej góry było. I tak się to prezentuje. Tak jak wcześniej coś mówiłem. Kotłownia nie będzie taka mała. Na tym mi zależało, żeby tutaj można było półki, regały porobić, bo tych szpargałów zawsze jest pełno. Wnęka tu na jakąś ewentualnie zamrażarkę, czy lodówkę drugą, zobaczymy. Koniec, wreszcie koniec. Już mam dosyć tego kleju, tego pyłu, bo normalnie już wszędzie to w nosie, w uszach, we włosach, wszędzie to włazi dziadostwo. Także teraz bierzemy się za, będziemy się brali za schody najprawdopodobniej. Rozrysować trzeba będzie, zaszalować i zobaczymy, jak pogoda pozwoli, to będziemy zalewać ręcznie,
A jakby pogoda nie pozwoliła, to się bierzemy za elektrykę. Zobaczymy tam, jak to będzie wyglądać dalej. Takie są plany. Tutaj też te same góry podocinane. Wreszcie koniec. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia przy kolejnym etapie.